Witam ja was po dobrodziejsku w kolejnym odcinku z serii FIFA Ultimate Team. Wesołych świąt, moi drodzy. I święta właśnie są takim okresem w roku, gdzie nawet takie ogromne korporacje, krwiożercze korporacje jak EA Sports jednak pamiętają o małych ludzikach i dają nam prezenty. I widzicie, tutaj dostałem cztery zajebiste paczki, które zaraz sobie otworzymy i mam nadzieję, że wpadną nam gracze tak zajebiści, że po prostu będą wymiatać na boisku, nawet przy moich małych umiejętnościach na padzie, to po prostu będą wszystko wygrywać i trafimy do pierwszej ligi i w ogóle. I dlatego też, drogi widzu, który oglądasz FIFA, zapewne jesteś fanem tej serii, tego ci życzę w te święta Bożego Narodzenia, żeby w paczkach dobre karty leciały, żebyś mecze wygrywał, żeby wszystko szło gładko, żebyś nie tracił goli na wagę złota w ostatnich minutach i żebyś się tak nie wściekał jak ja, gdy grasz w FIFA. Ale mniejsza o to, przejdźmy już do tego. Najpierw sobie otworzymy, proponuję tą malutką paczkę, która jest rzadką złotą paczką i zobaczymy, co tutaj takiego ładnego nam sprezentuje. I mamy... I Hernandez, no, też dobrze. Jakiś Pardo, Martins, Emerson. No też dobrze, no też dobrze, dobra, nie ma problemu. Dobra, pierwsza paczka trochę nie wypała, ale no Chicharito też dobry zawodnik, może kiedyś go użyjemy, jak będziemy mieli, nie wiem, jakiś meksykański skład albo niemiecki skład, jak będziemy budować, może, czemu by nie, czemu by nie, zobaczymy. Kolejna paczuszka, ja napiję się herbaty, a my otwieramy. Alves, no też dobrze, i Vidic, Moreno, Mehmedi, no tak, Sio, dobrze. No i kolejna paczka, dwie otwarte, dwie zostały, no dalej Mikołaju, daj nam coś pięknego takiego, jakąś zajebistą kartę, no proszę, jakiś trap? No oczywiście, to jest trap, czyli już tak naprawdę jego mamy. No dobrze, dobrze, też dobrze. I co się okazało, dostaliśmy paczkę, nawet nie wiedziałem, że można takie coś dostać, ale no okazało się, że właśnie mamy tutaj na wypożyczenie jakiegoś gracza w paczce możemy dostać, kurwa, nie wiem o co chodzi, ale se otworzymy, zobaczymy co w tym jest. I uwaga! No pikę, może być pikę, czemu by nie? No i ostatnia paczuszka, Jumbo Premium Gold Pack, czyli normalnie słoń premiowany złotem w paczce i mamy tutaj 24 karty, 7 podobno rzadkich ma być, zaraz się to okaże. Kino, dobry zawodnik jakieś 500 lat temu, ale no tak. I po tym jakże udanym otwieraniu paczek, gdzie tak naprawdę nie trafiliśmy nic ciekawego, ani nic takiego, co moglibyśmy użyć w tym meczu, w tym odcinku, przechodzimy do meczu. A mianowicie mamy nasz skład, który wzbogacił się od ostatniego odcinku o kilku nowych, świetnych przybyszów, a mianowicie jest z nami Sissoko, jest z nami, aż mi się odbiło, Memphis Depay i jest z nami Leighton Baines. Trzy karty, które udało mi się zdobyć w miarę tanio, tak mi się przynajmniej wydawało, jak obserwowałem inne ceny na rynku transferowym. Kupiłem i będę testował, tak? Znaczy Sissoko już z nami grał jeden mecz, ale Baines oraz Depay, który tak naprawdę jest atakującym lewym skrzydłowym, a nie środkowym lewym skrzydłowym, tak, jeśli to ma sens. No, no to właśnie on będzie pierwszy mecz, debiut po prostu... W tym meczu będzie i myślę, no zobaczymy jak się spiszemy, no 79 mamy ocenę klubu, 100 zgrania i myślę, że ten skład wygląda całkiem nieźle, a do tego jest to ostatni mecz w tym sezonie i jest prosta sytuacja, mamy już zapewnione utrzymanie w tym sezonie, ale jeśli wygramy, awansujemy do 8 ligi, także gramy o bardzo, bardzo dużo, ogromna presja, więc szukamy przeciwnika. I mamy przeciwnika, któż to jest? Niemiecki team. Die Sarbelstung. No dobrze, dobrze. No niech mu tak będzie, niech mu tak będzie. Ja sobie zagram w tych strojach. Klub ma dosyć znacznie starszy od mojego, bo tam 2014 widziałem, więc chyba rok starszy. No i też ma, kurde, skład. O, ja cię pierdolę. Bardzo niemiecki. Ma Roberta, ma Aubameyanga, Ribery'ego, Vidala. O kurde. Ale jeszcze, nie no. Jak ten mecz wygramy,
To naprawdę są święta, bo... No nie wiem, nie widzę tego jakoś. Artur się uśmiecha, więc to jest chyba dobry znak, aczkolwiek... No z takimi kartami, jakie ten gość ma, to... Myślę, że będzie bardzo trudno i zaczynamy. Jest, przejęcie piłki od razu i ruszamy. Jest, Gerard Deulofeu, ale tutaj przejął tą piłkę. Ale tutaj, no... Przycina trochę, przycina trochę. Zabierzcie mu tą piłkę. Bardzo nawet przycina, bym powiedział. Dobra, ale tutaj, no, nie najlepiej tą piłkę próbowałem podawać. Na szczęście. I do przodu. Phil Jagielka jest przy piłce. Tutaj, no. Bardzo niebezpieczne wejście i musi gonić. Musi gonić, musi gonić. Ktoś musi gonić i bardzo dobrze. Ktoś tam pogonił. Jest Sissoko. Ale to dobra piłka jest remi. Jest remi. I, ale, jest! To jest 1 do 0. Ależ petarda, ależ volley, ależ bramka. Jak to się stało? Musa Sissoko. Ależ on to strzelił, co za volley. Genialny, genialny strzał tego pomocnika z Newcastle. I tu też Remy bardzo dobrze się spisał, tuż sekundę przed. O, ależ bramka, brawo, 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 brawo Sissoko. Przepiękna bramka. Potknął się przeciwnik, zabieramy mu piłkę, dobrze. Jest Gerard Deulofeu. Tutaj wychodząca piłka. Remy minął się znowu, będzie się wyswobadzał. Ma szybkość, ma szybkość, ma szybkość. Ale. No, niestety nie będzie rzutu rożnego, tylko rzut z autu. Ale jest dobrze, jest dobrze. Wygrywamy 1 do 0. Ale nie, czemu miałem skręcać? Miałem skręcać i po prostu to kompletnie mi nie wyszło. Ale teraz trzeba gonić. I jest Leighton Baines, idealna piłka. I tutaj podanie obraca się. Remi, 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 uderzy sobie Remi! Oj, to jest rzut rożny. No, póki co, jak na taki skład, przeciwko któremu gramy, jest naprawdę dobrze, jest naprawdę dobrze. Tutaj bramkarz twardo stał na swojej pozycji. Może tutaj się uda. No nie. Uderz! O, ależ tu Sissoko jednak potrafi uderzyć z tej takiej piłki schodzącej, to mu trzeba przyznać. Ależ tu mocno, mocno na krótki słupek i bramkarz, parada pierwsza klasa. Zobaczymy, czy teraz może spróbujemy w ciepkę w pole karne. Może coś z tego będzie? Nie, niestety nie, to było prosto na naszego przeciwnika. Jest Memphis Depay, tutaj. Ale tutaj, no niestety, zeszła mu ta piłka. To był chyba Ashley Williams, który uderzał. I gramy dalej. Gramy dalej. No, panowie, nie dajcie tutaj. Dobry odbiór piłki, ale znowu tracimy, tracimy. Czy ktoś tutaj będzie? Ale nie pozwólcie mu wejść w to. Co tam się stało? Tak, Aubameyang był na spalonym, mimo że tak naprawdę nikt do niego piłki nie podawał. Poszczęściło nam się, ale musimy uważać, musimy naprawdę uważać. Co jest? Znowu spalony? Przecież miałem piłkę, halo. Bardzo przycina niestety, ale nie jest to moja wina, jestem tego pewien, bo już... Ale tutaj idealnie, czy on dojdzie do tego? No niestety nie, Benteke zdecydowanie, zdecydowanie za wolny. Znowu te uderzenia z dystansu. Jest naprawdę ciężko przymierzyć, jak to tak przylaguje, bo... No bo jest jak jest, no po prostu tutaj Benteke się przymierzył, ale bramkarz na razie bardzo mocno ratuje naszego przeciwnika z Niemiec. I kolejny rzut rożny, czy coś z tego będzie? I tutaj podanie piłeczki. I uderz sobie. Ole! Jest! Jest! 2 do 0!
Jest! No proszę, można, można. Chyba jednak są święta, aczkolwiek dopiero 23 minuta, więc nie chcę wykrakać, ale no to tutaj chyba znowu Sissoko uderzał. Tak mi się wydaje, że odbił sobie tą piłkę, bramkarz się spisał, ale Benteke był we właściwym miejscu, żeby tą swoim wielkim łbem tą piłkę dobić. I mamy 2 do 0, mamy 2 do 0, jest dobrze. Gramy dalej, panowie. Jest przejęcie, jest cały czas przejęcie, jesteśmy przy piłce. Do przodu. Ale no, czemu on tutaj jest? Remi. I no, no niestety to jest prosto na bramkarza. Szkoda, że to tak wszystko laguje. Naprawdę. O nie, 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 nie. To jest Robert Lewandowski, musimy mu zabrać piłkę. Dobrze. Kto to był? Ashley Williams. No tutaj, tutaj akurat się nie spisał. I zostaw tą piłkę. Zostaw. A może jej nie zostaw. Niom. Do przodu. Ale to jest trochę za mocna ta piłka, niestety. No, tutaj znowu się nie udało. Łatwo tracimy piłkę. No, tutaj znowu. W rytm nie udało się zagrać. No, ujojoj, to jest faul. To jest faul, aczkolwiek... Aczkolwiek był przywilej korzyści, ale już mu zdążyliśmy zabrać piłkę, zanim sędzia o tym zapomniał. No, no nie. Zabierzcie piłkę Vidalowi. Artur. To jest chyba rzut rożny, nieprawdaż? Bo Artur się nie kwapił do tego, żeby tą... A nie, jednak nie, jednak piłka Artura. Już myślałem, że Artur po prostu leniwie tą piłkę obserwował, jak ona opuszcza boisko. Panowie, ktoś tutaj? Ale tu. Dobrze. No nie, panowie, nie zrozumieliśmy się. Absolutnie się nie zrozumieliśmy. Ale to jest dobra piłka, przerzucił to sobie. O, centymetry, już miałem to lobowanie włączone. I to będzie 3 do 0. O nie, kurwa. Już widziałem 3 do 0. I na pustą bramkę, on uderza w słupek. Kto to tam był, nawet nie wiem, to był chyba Benteke albo Remi. Oj, to jest znowu dobra piłka. O, ale nie. Emocje muszą opaść, spokojnie, kontrolujmy się. Wygrywamy 2 do 0, więc nic tutaj takiego złego się nie dzieje tak naprawdę. I szczególnie, że teraz uderz... Co tam się stało? Spalony chyba tam był, no nie wiem, no ciekawe. Był spalony, aczkolwiek... Ale panowie, musicie bardziej mu tą piłkę odbierać. Oj. Tutaj brzydki faul, to był chyba Jagiełka z tego co widzę. Ale kartki nie ma. Cały czas 2 do 0. Jeśli udałoby się do szatni przynieść taki wynik, to by było naprawdę, naprawdę dobre. No. O, ależ Artur! Artur Boruc. Rzut rożny. Naprawdę, teraz myślę, że momentum zacznie, nasz czas już minął. I nasz przeciwnik zacznie teraz bardzo mocno naciskać i... Prawdopodobnie jest przyzwyczajony do grania przy tak ogromnych lagach, bo sobie internet pewnie z jakiejś niemieckiej prowincji wywozi. Ale nie, on tutaj się obrócił, po prostu zabawił się z nim i będzie do przodu wyrywał. I to jest dobra piłka do Sissoko. I jeszcze raz dobra piłeczka. Come on! Jak to mówią w Anglii, no po prostu... Ale rozpykane, 3 do 0. I coś czuję. Czy ja dobrze czuję? To chyba promocja do 8 ligi tak pachnie. A pachnie wybornie, ale te woleje, te brameczki tutaj naprawdę piękne strzeliliśmy. Chyba sobie nagram na pamięć, żeby swoim wnukom pokazywać. I to jest Christian Benteke. Świetna bramka. Oj, tutaj musimy uważać, bo on Robertem tutaj będzie wjeżdżał. Wow. Ale uderzenie. Robert Lewandowski. No tutaj... Naprawdę dużo zawodników, no ale no tak uderzyć.
No dobra, skupmy się. Jest tylko 3 do 1. No więc tutaj znowu tracimy piłeczkę. Zabierzcie mu. Musimy uważać, halo, musimy uważać. Jest okej, 3 do 1, dwie bramki przewagi, ależ połowa, ależ 45 minut, 4 bramki i to 4 bardzo ładne bramki padły w tym meczu. I nasz przeciwnik strzelił bramkę bardzo ładną, Christian Benteke i dobitka oraz piękny volley. I po prostu ta bramka, którą Musa Sissoko strzelił, to jest coś niesamowitego. No jestem ciekaw, jak się druga połowa potoczy. Zdecydowanie dominowaliśmy z tego, co widzę, we wszystkich aspektach, także w faulach, 52 posiadania piłki, 6 strzałów na bramkę, 9 ogólnie, 3 bramki. No jestem zadowolony z chłopaków i mam nadzieję, że im się uda zwycięstwo dowieźć do domu. No nie, panowie, zdecydowanie nie. Nie do tego zawodnika chciałem podawać piłkę, ale jest Deulofeu. Ale do kogo tutaj, panowie? Muszą się teraz skupić, że nasi zawodnicy, bo łatwo jest popaść w taki letarg. No właśnie, no tutaj trzeba bardzo uważać, bardzo uważać. Nie, Artur! Artur tutaj broni, niestety nie był w stanie złapać tej piłki, bo to już z bardzo bliskiego dystansu było uderzane. Ale może teraz, dobrze. I do przodu. No, Benteke, czy on zdąży? Biegnie. Jest, Sissoko. Ale Musa Sissoko, jak on to chybił. Chciał tutaj finezyjnie uderzać, ale kompletnie mu zeszła ta piłka. Mogłoby być już 4 do 1, aż nie wierzę, że nie udało mi się. O, ależ tu no paskudna piłka, bym wręcz powiedział. No tutaj musisz walczyć, kolego. Oj. No nie. No nie, znowu. Znowu. Wasteful, jak to mówią komentatorzy. Nie możemy tutaj stracić piłki. Oj, to jest bardzo dobra piłka. Artur, dobiegnij do tego. Jest dobrze. Nie, coraz bardziej to przycina wszystko. No, laguje niemiłosiernie. Niestety. Ale to też widać, że to jest jego wina, ewidentnie, bo jak na przykład mój bramkarz ma piłkę, to wszystko jest okej. Oj. I tutaj ciekawa piłka, taka wciepka, ale nie udało się niestety. I tutaj Artur na posterunku, spokojnie. Rozejrzyjmy się, wygrywamy. Jeszcze zostało tak naprawdę 20 minut do szczęścia, do mistrzostwa ligi. Ale panie sędzio, Robert tam naprawdę nieładnie się zachował, taki klasyczny Robert, taki niby nic, cicha woda, brzegi rwie, a potrafił tam zahaczyć i szukał tam jakiejś rozruby. Dobra, kogo my tu mamy? Tak naprawdę to nikogo, więc spróbujemy taką półwciepkę, może coś z tego, ale tutaj dobra piłeczka. O nie! No jak? Jak, panie sędzio? Naldo po prostu bezczelnie się zachował, pchając mnie w tym pojedynku. No nie, panowie. Dobrze, kto to tam był? Ashley Williams, dobry walijski zawodnik. No i tutaj niestety Benteke do tego nie dojdzie, ale powoli do przodu. Dobrze, Wanyama. No nie, co tam się stało? Dobra, zabierzcie mu tą piłkę. No, panowie, dobrze. I Artur do przodu, ale niestety to jest piłka, zaraz podanie. No, tutaj Cwaniaczek próbował przelobować Artura, ale nie z Arturem takie numery i do przodu piłeczka.
70 minuta, 70 minuta. No nie wygrał tego pojedynku główkowego, a szkoda. No nie, do kogo podajesz ty, jełopie? Szybko, 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 szybko. Ale tutaj piękny wślizg, ale ciężko mu odebrać piłkę, naprawdę ciężko, naprawdę ciężko. Ale się w końcu udało. Na raty, ale się udało. Jest Sissoko. Jest Sissoko, on jest tutaj osamotniony z tego co widzę, ale wypuścił Benteke. Wypuścił Benteke i to będzie w ciepka. I czy to będzie? Nie, nic z tego nie będzie. Tutaj też nic z tego się nie udało zrobić i to może być szybka kontra, więc musimy jak najszybciej przesortować nasze siły. No, tutaj znowu chybiony z tym wejściem po piłkę zawodnik i tutaj Vidal będzie prawdopodobnie próbował indywidualnie, ale na szczęście tam powracał zawodnik. No i Benteke użył swojej siły, nawróć się, dobrze. No i czy to będzie, ale tu bramkarz się spisał z pięściami na twarz naszego, to był chyba, któż to był, nawet nie wiem kto to był. Czy to był Sissoko? Chyba to był Sissoko. I no, dobij do tej główki, no proszę cię, proszę cię. Oj, Benteke znowu na spalonym, nieważne, ale zostało 9 minut, cały czas 3 do 1. I uderz sobie. O! No, ta piłka tam nurkowała. Nurkowała, ale nie zanurkowała niestety. 83 minuta. Spoglądamy na zegarek, żeby się udało, żeby tutaj nasz przeciwnik, broń Boże, nie nawiązał jakiejś bramki kontaktowej. Bo gdyby to się stało, to oznacza, że ostatnie kilka minut tego spotkania będą bardzo, ale to bardzo nerwowe. No. Serce mi stanęło po prostu na sekundę, jak zobaczyłem, gdzie ta piłka frunie, że po prostu, o, ale to byłoby bez szans, naprawdę blisko, ten Müller, pan od jogurtów chyba tutaj próbował mocno uderzyć, ale niestety wyszedł z tego kefir i do przodu. No. No i znowu. O, jest, nie ma. Obróć się teraz, przyjacielu. Obróć się, spokojnie, tutaj. W ciepeczka, ale nie, tutaj za dużo graczy przeciwnika w tym. I Artur do przodu, dobrze, 2 minuty doliczone. Już chyba nic nam nie odbierze zwycięstwa. Tak mi się wydaje, a może nawet uda nam się podwyższyć to zwycięstwo, bo jeszcze Memphis Depay tutaj, ale cienki jest niestety fizycznie, łatwo przegrywa ten pojedynek i trzeba uważać, o, trzeba gonić, ale jest Artur Boruc. Ale no, ta piłka bardzo, bardzo niedokładna, a nasz przyjaciel, i to jest koniec meczu. O, 3 do 1, nie wierzę, że taki skład pokonałem. No nie wierzę, starszy klub i 3 do 1 wygrałem. Starszy klub z takim składem, jaki on miał. Ale się chłopaki spisali. Wodka Rangers. Wodka Rangers. Doskonale, cały czas mi słuchawka i Robert tam się przytula do, nie wiem kto to tam był, chyba Sissoko, ale cały czas słuchawka mi z ucha wypada przez tą czapkę. Remi. No nie strzelił bramki, aczkolwiek i tak się dobrze spisał. No to podanie i to wykończenie. Ależ petarda po prostu. No dobrze. No i Sissoko, 9,2 jak najbardziej zasłużony, bo chyba mniej więcej w każdym golu był jakoś zaangażowany, mniej lub więcej. A jak u naszego przeciwnika? No najwięcej to Farman, jak jego bramkarz ratował. Ile on razy mu ratował dupę? 12 razy w porównaniu do 6 Artura. Także nie dziwię się, że to był jego najlepszy zawodnik. I tyle, no zobaczmy. Dostaliśmy 4454 końce. I do tego
Wydaje mi się, że awansujemy teraz na kolejną ligę. Tak mi się wydaje przynajmniej. Dobrze, no mamy tutaj statystyki. No jak najbardziej, no dogonił nas trochę w drugim, ale nie potrafił wykończyć w drugiej połowie. I mamy. Wygraliśmy tytuł. Chyba pierwszy raz wygrywam tytuł, bo w poprzednim lidze to po prostu grałem poza kamerą. Pierwszy raz wygrywamy jakiś... O, sorry, aż mi się odbiło. To nie było ładne. O, aż mi, chyba mi się karp zaraz wyleje albo inne śledzie. No i proszę, proszę. To mi się podoba, to mi się podoba. I to by było na tyle w dzisiejszym odcinku. Nie wiem, no, ostatnie dwa odcinki Ultimate Team wrzucałem w ten sposób, że po prostu nie ciąłem tych meczy. Te mecze były mniej więcej niedotknięte przez te 90 minut, przez które gramy. Nie wiem, czy to wam się podoba, ale no nie było też żadnych sprzeciwów, więc zakładam, że chcecie taką formę, że po prostu jeden mecz w całości zamiast dwóch meczów pociętych. Gratuluję zespołowi za to, że wywalczył awans do 8 ligi. Jesteśmy teraz w 8 lidze, także powoli, powoli wdrażamy się w to. Paga openingi świąteczne nie do końca były dobre dla nas, bo tak naprawdę nic ciekawego nie trafiliśmy, ale nawet nie spodziewałem się niczego ciekawego. A ja dziękuję wam bardzo, wesołych świąt. Jeszcze raz wam życzę wszystkiego najlepszego w FIFA, ale też poza nią. Zjedzcie dużo, napijcie się i wypocznijcie, bo 2016 będzie zajebistym rokiem dla nas wszystkich. Dzięki bardzo, żegnam się z wami, na razie, cześć, elo!